Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykonaj doświadczenie. Umieć kroplę jodyny na A. Roztartym ziarnie kukurydzy, B. Ugotowanych ziarnach ryżu. Zapisz obserwacje, sformułuj wnioski. Ok, ziarno kukurydzy jest roztarte, aby dostać się do środka tego ziarenka, tak samo ugotowane ziarno ryżu, żeby nie było takie twarde. I to, co będziemy tutaj robić, nazywa się to próba jodowa, czyli sposób określenia zawartości skrobi w badanej próbówce, bo jodyna ma w sobie jod. I gdy damy na jedno i na drugie kropelkę, zaobserwujemy, że pojawi nam się ciemno-niebieskie zabarwienie. I to oznacza, wpisujemy we wnioskach, że kukurydza i ryż zawierają skrobie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.